Bez sensu takie pauzy. Nie wiem, może je jakoś wymontuję, zetnę czy coś, bo chciałbym, żeby to w miarę szybko poszło. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Michał Kopik, Piwny Garaż. Dzisiaj okazja jest bardzo wielka. Tak wielka, że aż po raz pierwszy nagrywam po przeprowadzce filmik, materiał, ponieważ do tej pory jakoś nie miałem czasu, chęci ani siły ogarnięcia kadru, który byłby sensowny, plus światło. Liczę na to, że zmieniające warunki atmosferyczne jednak to światło rozproszone dadzą w miarę sensowne, ale nie wiem. Tą okazją są te trzy piwa, których pewnie kapsle tutaj widzicie i częściowo szyjki tych wyższych butelek. Są to piwa, które dostałem ostatnio od Marusi na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa. Są to piwa domowe, które zostały wysłane na konkurs warsztatu piwowarskiego. Notabene jeszcze poza mną Chmielobrody i chyba Piwny Klub będą oceniali inne piwa lub też ocenili już inne piwa, jak na przykład Chmielobrody, bo widziałem filmik Michaela. Pozdrawiam. W każdym razie na stronie warsztatu piwowarskiego na pewno znajdziecie wszystkie filmy i materiały, jakie były. Chodzi o to, że generalnie mamy wybrać chyba najbardziej rokujące, tak powiem, piwo do uważania w większej skali. No i to zwycięskie piwo zostanie do końca roku uważone w warsztacie piwowarskim, plus chyba tam jeszcze jest jakaś instalacja piwowarska grana. No ale to bardziej mi interesuje trunek, który jest tutaj. Ułożyłem sobie od najsłabszego do najmocniejszego, szczególnie to najmocniejsze to wybrałem tak pod siebie, bo naprawdę zapowiada się ciekawie. Mam trzy takie same szkiełka, które mają być teku, aczkolwiek tylko jedno ma napisane teku na stópce, nóżce, więc ganz egal. Czyli co, zaczynamy od tego. RODO, więc nie mogę powiedzieć, kto jest autorem tego piwa. W każdym razie jest to browar domowy. Tutaj wchodzi RODO. Flower Polish IPA. I mam, znaczy oprócz tego, że tutaj też są zapisane, ale to jest ciekawostka. Mamy polskie chmiele. Junga Puławski, Cascade Polski, Octavia, dodatkowo Czarny Bez, Bławatek i Jaśmin i Trawa Cytrynowa. Więc oczywiście, jak Michale, ty robisz piwa z dodatkami, więc piwa z dodatkami są dla ciebie. Logika w tym jest. Dobra, w zupełności wystarczy. Tak nalewam, bo nie chciałem za etykietę łapać, bo może się przydać, a jak namokła trochę od rosy, to może się spsuć, a szkoda by było. Dobra, co my tutaj mamy? No taka polska IPA pod względem barwy. No głęboki bursztyn, mimo delikatnego nalewania jest zdecydowanie mętnawe, no, bardziej mocno opalizujące powiedzmy. Piana bardzo ładna, zwarta, taka ekri, może kremowa bardziej, bardzo fajne pęcherzyki, tutaj jak widać oblepia szkiełko. Zdecydowanie kwiatowe. To trzeba przyznać, zdecydowanie kwiatowe. Niestety jest też delikatnie utlenione, co podejrzewam tutaj dodatkowo słód karmelowy, tak, jest karmelowy jasny. To podbija jaśmin, który jest jaśminem i jest bardzo ciężki. Czasami w odbiorze przypuszczam, że łatwiej trochę w ciemnych piwach wchodzi niż w jasnych. Natomiast generalnie bardzo fajny profil chmielowy. Jest tam ten karmel, tam zresztą po barwie widać, czający się gdzieś w tle. Jest to lekkie utlenienie, ale to od razu mówię. To ja po prostu się w tym momencie czepiam tego utlenienia, dlatego że no jestem na nie uczulony, czy wyczulony bardziej, a jeżeli chodzi o kontekst technologiczny, no to jest. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst sensoryczny, piwny, hedonistyczny, przyjemnościowy, spoko, tak? Nie jest takie, że rujnuje całe piwo. Ewidentnie są te kwiaty. Trawy cytrynowej aż tak bardzo nie wyczuwam, więc tutaj fajnie chyba zostało powstrzymana chęć, żeby sypnąć tego jak najwięcej. Troszkę po rozmieszaniu alkohol wychodzi. Ale generalnie dosyć czysty profil, jest bardzo ukierunkowany na te kwiaty, jest fajna chmielowość idąca w stronę ziół, przypraw czy takiej ziemistości. Troszkę cytrusów się pojawia. O,
O, tutaj kwiatki to wychodzą już zdecydowanie. Ciekawe, czy one mogą dawać goryczkę, jak niektóre. Pewnie tak. No, powiem tak. Goryczka jest dosyć dominująca. Jest dominująca w profilu piwa. Czuję ją nadal. Bez sensu takie pauzy. Nie wiem, może je jakoś wymontuję, zetnę czy coś, bo chciałbym, żeby to w miarę szybko poszło. Okej, no to powiedzmy tak, po tych paru łykach. Jest mocno ukierunkowane w stronę goryczki. Natomiast jest trochę pozostająca, jest trochę łodygowa. No jeżeli chcemy na polskich chmielach mocno nachmielić piwo na IPA, no to tego nie unikniemy. No nie spotkałem się przynajmniej jeszcze z piwem, które nie byłoby w tą stronę trochę przegięte, jeżeli robimy dużo chmielenia, mocne chmielenie na polskich chmielach. Natomiast jest to łagodzone przez ten słód karmelowy, no i przez tą kwiatowość. Więc mamy tak bardzo fajne. Na początku jest dosyć ogarnięta słodowość. To jest 14 z tego, co pamiętam, tak? Więc jest bardzo przyjemna pełnia. Następnie pojawiają się nuty kwiatowe. Trochę cytrusów. Zaczyna od razu grać chmiel. Trochę estrów owocowych. No i na sam koniec mamy tą goryczkę, która jest na finiszu. Jest dosyć mocna. Ogólnie piwo bardzo fajne, tak? Warto by zadbać o to utlenienie. Zastanowić się, w którym momencie ono się pojawiło w tym piwie. No i trochę bym pomyślał nad ewentualną zmianą goryczki. Można to na przykład spróbować zrobić, trochę modyfikując profil wody, tak? Damy więcej chlorków, no to nawet przy takiej samej ilości chmielu rzuconego to trochę zostanie zbalansowane, więc można nad tym pomyśleć. Dobra. Będę musiał sprawdzić przy trzecim, czy mi się nie wyłączyło. Dobra, no akurat. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, ale który rok, to już nie pamiętam. Tu mamy Hoppy Milkshake Double Lager. Jest to razem z laktozą już 18, bo podstawa jest 16. Mozaika Amarillo Simco i czwartego chmielu nie byłem w stanie rozczytać, mimo że pisma podobne do mojego. Zobaczymy. Aczkolwiek tak z ciekawości. No bo jak mamy, ja rozumiem, że double IPA, ale double lager to tak już nie wiem, strong lager, coś na stylu, w tą stronę pójść. Można by zobaczyć. Też mamy zmętnione, barwa jest taka, tutaj zresztą widzę, że już troszkę zaschło, ciepło jest, szybko odparowało. Barwa jest, no tak pod miód podchodząca bym powiedział. No teraz piana jest jaśniejsza niż w poprzednim piwie, ale też bardzo dobra konstrukcja, bardzo fajna, sztywna też oblepia szkło. O, Ameryka. Bardzo przyjemny aromat. Żeby nie było. Też jest delikatne utlenienie. Dosyć ciężkie jest, żeby nie było w piwach domowych, utlenienia, no ale. No, Ameryka pełną gębą. A poza tym naprawdę czysty profil. Jakoś tam pod kątem estrów się nie dzieje wiele. Może delikatna brzoskwinia, ale to tak równie dobrze z chmielu może być. Słodowość i chmiel. Alkoholowe, to od razu powiem. To już nawet na początku ten alkohol jest wyczuwalny, można by go jakoś schować. Goryczka bardzo fajna, bardziej w stronę żywiczną niż, no trochę też albo do cytrusowego jest. Ta laktoza jest ciekawie schowana, bo piwo jest generalnie gładkie, przyjemne, pełne, ale nie jest tak jak często w milk stoutach, czy w ogóle stoutach, czy milkshake'ach. Nie jest tak rzeczywiście mocno wyczuwalno. Co ciekawe,
Bo jest to lager, więc teoretycznie nie powinno się jakoś za bardzo schować. No więc tutaj mamy z kolei bardzo fajną pełnię. Ona jest mega w stronę jasnego słodu, w stronę ziarna. Jasny karmel trochę. Następnie pojawia się wuchta, po prostu mnóstwo elementów chmielu. No, żywice, cytrusy, owoce tropikalne. Tutaj wydaje mi się, że ta laktoza troszkę tam zaczyna działać. No i następnie mamy bardzo fajną kontrę z żywicznej albedowej goryczki. To piwo jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. No jest taka słodycz, oczywiście jest. Nie przyczepię się. Mamy dwa piwa za sobą. Nawet można spokojnie porównać. No, Polish IPA, Flower Polish IPA, Double Milkshake Lager. I ostatnie, i to specjalnie dla Ciebie piwo. A rzeczywiście, to dla mnie specjalnie piwo. Jest to, proszę Was, Makowiec Stout. Ponoć, bo nie dostałem do niego pisu, ponoć ma jakieś 20 ekstraktu, coś koło. Pira ze drzwi. I jest to piwo z masą makową, taką jaką normalnie stosujemy do ciast, do makowca i tak dalej. Jestem ciekaw, czy z bakaliami, czy taką sauté, bo są różne, no są dosładzane, niedosładzane, z bakaliami, bez bakali, więc nie mam zielonego pojęcia, dowiemy się. No, nalewa się jak nalewa. Za bardzo tutaj piana się nie tworzy. Widać, że tam coś się podziało, no w sumie jakieś tłuszczu pewnie będzie, więc też nie wijmy tutaj piany, ale ciekawie zostawia ślady na szkle. No gęstość też widać, takie malutkie pęcherzyki idą. No. Co za zajebisty pomysł. Aż mi coś chyba do oka wpadło bez kitu. Pod względem produkcyjnym to będzie najmarniej zrobiony filmik, jaki mam, ale nieważne, ponieważ bardziej chodzi o to. To jest fajnie. Teoretycznie od najlżejszego, ale wracając do tego piwa, no, co tutaj się dzieje? No, pachnie po prostu takim makowcem. Jakbyście wzięli świeże ciasto drożdżowe z tą masą makową, to jest właśnie tutaj. I to jest genialny pomysł, naprawdę. Jest też ciuteńkę, no czuję to utlenie. No przepraszam Was bardzo, ja wiem, ja rozumiem, natomiast no generalnie to nie, że się czepiam, no opisuję, co tutaj czuję w tych piwach, więc. Jest ciuteńkie utlenienie, ale tak, no masa makowa, oprócz tego estry owocowe z fermentacji, bardzo, bardzo fajne. Czekolada, kawa, wanilia, chmielu nie, ale jest takie tłuściutkie w ustach. Alkohol trochę wyłazi. Cukru tutaj pewnie trochę poszło. Tam, jeżeli jest masa makowo dosładzana, no to przypuszczam, że tam tego cukru może być całkiem sporo. Generalnie jest ciekawe, bo w smaku jest bardziej w stronę wytrawną. Aromat sugeruje, że ono jest mega słodkie, mega pełne, mega w tamtą stronę. A smak jest zupełnie tak w drugą, bardziej wytrawny. Więc mamy tutaj... Mamy tutaj bardzo, bardzo ciekawą słodowość, estry owocowe. Do tego mamy ten finish, który jest bardziej w stronę takiej gorzkiej czekolady. No ta goryczka jest tutaj bardzo niska. No z tych trzech piw powiem Wam tak. Ja osobiście będę optował za makowcem Stout. Z tego względu, że to jest pomysł szalony i naprawdę bardzo dobrze wyszedł. Natomiast wszystkie piwa są bardzo dobre. Ten lager, milkshake lager, też bardzo fajny, więc te dwa dla mnie by były z tą stronę, sorry,
Polish IPA również bardzo dobre piwo, ale jeżeli bierzemy pod takim kontekstem sprzedażowo-szaleńczo, to albo lager, albo Ries, czy tam stout. Dla mnie bardziej w stronę stouta, bo jest naprawdę niesamowite, jak to ma być uważane do końca roku. To akurat na zimę taki stałcik by był bardzo dobry. Dzięki wielkie, powodzenia i do zobaczenia.